Dziś kilka słów o utworze osieroconym. Czasami przedmiot prawa autorskiego, który chcemy eksploatować, jest trudny, bo nie mamy dostępu do osoby, która go stworzyła. Nie możemy sięgnąć do tych, którzy są spadkobiercami tego prawa majątkowego. Wtedy mówimy o utworach osieroconych. Do tej kategorii nie są jednak zaliczane utwory, których okres prawnej ochrony już minął lub które nigdy takiej ochronie nie podlegały. Problemy uzasadniające uznanie jakiegoś dzieła za utwór osierocony to zwykle wynikają z anonimowego opublikowania albo właśnie z jakichś niejasnych kwestii dziedziczenia. W oparciu o przepisy może powstać zatem licencja nieodpłatnego dozwolonego użytku i jest ona ograniczona w czasie do momentu wygaśnięcia praw majątkowych lub odnalezienia podmiotu, który byłby uprawniony do tego utworu. Beneficjentami takich regulacji są podmioty, które mogą korzystać z utworów osieroconych w interesie publicznym. Są to najczęściej biblioteki, placówki oświatowe, muzea, archiwa albo inne instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe, to także nadawcy publiczni. Beneficjenci mogą zarówno publicznie udostępniać utwory osierocone oraz je zwielokrotniać przy użyciu wszelkich środków i w dowolnej formie. Głównie są to działania, które polegają na digitalizacji, udostępnianiu, indeksowaniu, katalogowaniu, ochronie i odnawianiu. I myślę, że warto zainspirować się utworami osieroconymi, ponieważ to bardzo często niezwykle wartościowa twórczość. A dzięki temu, że wspomniane instytucje cieszą się tymi przywilejami, studenci i inne osoby zainteresowane mogą stosunkowo łatwo uzyskać dostęp do naprawdę wartościowych źródeł. Często jest to o wiele łatwiejsze niż w odniesieniu do tych utworów, co do których prawa autorskie są wykonywane w standardowej formie.